Obłudnicy, czyli reprywatyzacja według PiS. Skandaliczna reprywatyzacja w Warszawie to czas, gdy miastem rządzili politycy PiS. W ciągu zaledwie 4 lat zwrócono prawie 200 kamienic z lokatorami. Decyzje o zwrotach wydawali Lech Kaczyński, Andrzej Urbański i pisowski komisarz Warszawy Mirosław Kochalski. W styczniu 2006 roku Kochalski wydał decyzję o zwrocie kamienicy przy ulicy Nabielaka 9. To w tym domu mieszkała Jolanta Brzeska. Brzeska postawiła się czyścicielowi kamienic. W 2011 roku znaleziono jej zwęglone zwłoki. Dlaczego w 2006 roku liczba zwrotów kamienic dokonywana przez pisowskich komisarzy tak nagle wzrosła? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Kochalski ma się dobrze. Koledzy z PiS-u o nim nie zapomnieli. Z warszawskiego ratusza trafił na ciepłą posadę prezesa Ciechu. W 2 lata zarobił ponad 6 milionów złotych. Tak, 6 milionów złotych. Teraz zaś dobra zmiana dała mu stołek wiceprezesa Orlenu. W ubiegłym roku na jego konto wpłynęło ponad 2,5 miliona złotych. PiS zamiata niewygodne fakty pod dywan. Zamiast mocno uderzyć się w pierś, wykorzystuje do politycznej walki ludzkie tragedie. Skończmy z pisowską obłudą i zakłamaniem. To nie jest dobra zmiana.